podsumowanie dnia. Państwa, bardzo serdecznie robimy sobie tutaj wielkie nadzieje na ogromne żużlowe emocje właśnie na to, że chwilę trwa prezentacja zawodników obu zespołów, ale tak zwykle bywało, niezależnie od tego, czy spotkania pomiędzy tymi drużynami toczyły się na to, że w Pile czy też w Bydgoszczy zwykle emocji nie brakowało. Tomasz Golob z numerem pierwszym, z numerem drugim Michał Robacki, 3 Piotr Protasiewicz, 4 Australijczyk Shane Parker, 5 kolejny Australijczyk w drużynie z Bydgoszczy Ryan Sullivan, 6 Przemysław Teichert, w rezerwie jest Krzysztof Słaboń, trenerem drużyny bydgoskiej Jerzy Gniaś. Po prawej stronie nazwisk mają Państwo aktualną KSM z ubiegłego roku, dotyczącą każdego zawodnika. I Ludwik Polonia Piła, Jacek Golob numer 9, Mariusz Franków numer 10, 11 Hans Nielsen, 12 Lee Richardson, Anglia, 13 Rafał Dobrucki, 14 Jarosław Hampel, w rezerwie jest Tomasz Gapiński. Menadżerem Polonii Piła jest Władysław Golob, trenerem Janusz Michaelis. Brakuje dzisiaj w składzie Roberta Flisa, ale on słabo spisał się w ostatnim meczu drużyny pilskiej w Rzeszowie. Dla niego czterodniowe spotkanie z żużlem. Pamiętamy, rozpoczęliśmy ten mikrocykl Tomasza Goroba, mikrocykl startowy w Ipswich w czwartek. Piątek jeździł wspaniale w Lesznie. Wczoraj 11 punktów w spotkaniu swojego zespołu Ipswich na torze w Eastbourne w Knockout Cup, ale awansowało Ipswich do następnej rundy, bo tam mecz i rewanż się liczył i 11 punktami wcześniej wygrali u siebie żużlowcy Ipswich, a więc wyeliminowali drużynę Eastbourne. No i dzisiaj zobaczymy, jak Tomasz Golob spisze się na torze w Pile czy nie. I za moment wciśnie guzik pan Włodzimierz Kowalski, taśma pójdzie w górę i rozpoczną się, miejmy nadzieję, wielkie żużlowe emocje. Już ruszyli Tomasz Golob i Jacek Golob blisko siebie, nie odpuszcza Jacek, znakomicie atakuje po zewnętrznej i Jacek Golob na czele. Mimo wszystko chyba pewna niespodzianka, na drugiej pozycji Tomasz Golob, na trzecim miejscu Michał Robacki, ale tylko przez chwilę, bo już atakuje po zewnętrznej Mariusz Franków, nie, spadł Franków na czwartą pozycję, a więc układ w tej chwili 3-3, ostre tam było starcie między Jackiem i Tomaszem Golobem. Na drugim łuku teraz znów Tomasz Golob tuż za plecami Jacka. No co zrobi Tomasz Golob? Piękny pojedynek braci, nie ma tutaj mowy o żadnych układach na torze. Już nie tym razem, już w tym roku obaj w różnych zespołach. Atak Tomasza Goloba. No ale Jacek ma znakomicie przygotowany motocykl i nie daje się dogonić młodszemu bratu. Świetnie wybiera tą ścieżkę, po której pokonuje kolejne wiraże toru Bydgoszczy. Odskoczył Tomaszowi Jacek i już nie będzie w stanie wyprzedzić starszego brata Tomasz Golob. A więc 1-0 dla Jacka Goloba, a w tym wyścigu w ogóle 3-3, bo na trzeciej pozycji za Tomaszem Golobem przyjechał Michał Robacki. Czwarty był Mariusz Franków, a więc udany, obiecujący początek, szczególnie jeśli chodzi tutaj o żużlowe emocje. Brawo dla Jacka Goloba, 30 lat ma już ten zawodnik, jest obrońcą i złotego kasku, i indywidualnego mistrzostwa Polski z ubiegłego sezonu. Popatrzmy, to Tomasz Golob na pierwszym polu startowym ustawiony, ramię w ramię równo. Tu wydawało się przez moment, że Tomasz Golob wyprzedzi Jacka, ale świetnie pojechał po tym wirażu. Doskonale dopasowany, widać od pierwszego wyścigu do nawierzchni toru w Pile, Jacek Golob. I teraz wejście w drugi wiraż. Tu także było ostro. Trącił lekko Tomek Jacka. No ale na szczęście do wywrotki nie doszło. Piękna walka, mamy nadzieję, że tak będzie w kolejnych wyścigach, że tor Pile dzisiaj umożliwia właśnie takie pojedynki. I punktacja pierwszego wyścigu. Jacek Golob 3 punkty, Tomasz Golob 2, Michał Robacki 1, Mariusz Franków bez punktu. 3-3 w pierwszym wyścigu. No i chyba tak będzie do końca. Taką mamy nadzieję. Był dobrym partnerem dla Tomasza Goloba w walce o złoty medal mistrzostw Polski parami. No i w tym sezonie właściwie bardzo wiele zależy od postawy Piotra Protasiewicza w kolejnych spotkaniach Jutrzenki Polonii. Uwaga, wyścig drugi.
Dobrze Piotr Protasiewicz ze startu. Znakomicie tuż za nim Hans Nielsen. Świetnie jednak wykorzystał błąd Protasiewicza, który za szeroko wyszedł z wirażu. Teraz kontruje Protasiewicz. Znów świetna walka. Na pierwszej pozycji Piotr Protasiewicz, drugi Hans Nielsen. Na trzecim miejscu Lee Richardson, czwarty jest Shane Parker. Ale bardzo, bardzo bliziutko Hans Nielsen za Piotrem Protasiewiczem. Teraz rzuciło motocyklem Duńczyka i stracił 2-3 metry. To jednak na pewno nie jest jeszcze rozstrzygnięta walka w tym wyścigu. I to zresztą nie tylko jeśli chodzi o pierwszą pozycję, ale także widać, że czwartej próbuje atakować Richardsona Shane Parker. Na razie układ znów na 3-3. Teraz Protasiewicz już chyba odjechał Nielsenowi, a więc jeszcze tutaj wydaje się, że możliwa jest zmiana na trzeciej pozycji. Szeroki atak Shane'a Parkera na czwartym miejscu nie przynosi na razie to wszystko rezultatów. A więc czyżby kolejne 3-3? Wszystko na to wskazuje i znów mieliśmy ciekawą walkę w tym wyścigu. Piotr Protasiewicz wjeżdża na metę, a więc potwierdza swoją wysoką dyspozycję z Leszna. Jak na razie Piotr Protasiewicz, drugi Hans Nielsen, trzeci w tym wyścigu. Lee Richardson na czwartej pozycji, Shane Parker znów 3-3 i po dwóch biegach 6-6. A więc ogromnie wyrównana walka na torze w Bydgoszczy. Piotr Protasiewicz po problemach na początku sezonu wydaje się, że powraca wreszcie do właściwej dyspozycji. Wygrał tutaj znakomicie start z Hansem Nielsenem. Potem teraz właśnie widzimy to ostre wejście w łuk. No i wyrzuciło go od krawężnika. Wykorzystał to Duńczyk, ale tylko na moment, bo znakomicie połapał się w tym wszystkim Protasiewicz i zdołał odzyskać pierwszą pozycję. Bardzo ładna walka na tym pierwszym okrążeniu. No i co ważne, zakończona zwycięstwem polskiego zawodnika, bo w tych kategoriach patrząc to zawsze cieszy, jeśli Polacy pokonują utytułowanych obcokrajowców. Później ataki Hansa Nielsena nie na wiele się już zdały. Lee Richardson wywalczył 1 punkt, a więc 3-3. Widzimy w tej chwili punktację drugiego wyścigu i znów przed trzecim biegiem zajrzymy do parku maszyn. Piotr, 4 lata temu wygrałeś tutaj z Hansem 2 razy po Grand Prix i czy oglądałeś wideo przed dzisiejszym meczem? Nie, nie oglądałem, było bardzo dawno temu. Także wydaje mi się, że to nie ma sensu, bo to poświęcenia z dnia na dzień, także dużo meczy i skoncentrowałem się na dzisiejszym spotkaniu, tak żeby udowodnić, że stać miał dobrą postawę. To jest pierwszy wyścig, o niczym to nie świadczy, ale cieszę się, że tak dobrze zacząłem. Dziękuję bardzo. Pełni optymizmu zawodnicy jutrzenki Polonii. Na razie ten początek ich chyba bardziej cieszy niż gospodarzy, którzy zakładali tutaj jednak zapewne objęcie prowadzenia. Może tak się stanie po trzecim wyścigu. W czerwonym kasku Rafał Dobrucki. Znakomita ostatnio forma Rafała Dobruckiego. Właściwie praktycznie tylko on nie zawiódł w tym przegranym 2 punktami meczu w Rzeszowie. Jego partnerem w tym biegu będzie Jarosław Hampel, niebieski kask, a przeciwko Pilanom Ryan Sullivan żółty i Przemysław Tajker biały. Ostra walka na starcie pomiędzy Dobruckim i Sullivanem, wypchnięty Australijczyk teraz jednak próbuje odzyskać pozycję. Świetny atak Ryana Sullivana, który wyprzedza Rafała Dobruckiego. Trzeci jest Hampel, na czwartej pozycji atakuje Przemysław Tajker. I znów układ na razie na torze to 3-3, ale nie sądzę, aby Rafał Dobrucki łatwo zrezygnował. Próbuje teraz rozpędzać się po zewnętrznej, aby dopędzić uciekającego Sullivana. Ten wybiera tor jazdy raczej przy krawężniku, ale to odnosi pożądany przez Australijczyka skutek, bo Dobrucki niewiele może zdziałać. Teraz zbliżył się troszeczkę Rafał Dobrucki. No będzie miał jeszcze troszeczkę dystansu. Jeszcze 3 wiraże, na których będzie w stanie pewnie zaatakować. Z ostatniej pozycji próbuje także nękać Hampela Tajker. Na razie jednak równie nieskutecznie. Bardzo podobny przebieg tego wyścigu do poprzedniego, w którym wygrywał Piotr Protasiewicz, a więc na razie doskonała postawa liderów jutrzenki Polonii. Oni wygrywają biegi. 3. wygrana zawodnika jutrzenki Polonii. Nie dał rady Tajhert, chociaż do końca atakował z czwartej pozycji Hampela. Drugi Rafał Dobrucki, trzeci Jarosław Hampel. No i na razie 3-3. Ciekawe,
ciekawie układają się te zawody. Robercie, zwracam się do Roberta Nogi, jeśli mnie słyszysz, ciekaw jestem twojej opinii na temat tego, co się wydarzyło do tej pory. No cóż, jak na razie jesteśmy świadkami kapitalnej walki, z tym, że te najbardziej ekscytujące pojedynki rozgrywają się na pierwszym okrążeniu. Teraz mimo to zanosi się na znakomitą walkę. Hans Nielsen i Tomasz Golob przegrali swoje pierwsze wyścigi. Hans Nielsen w kasku czerwonym, w żółtym kasku Tomasz Golob obok niego, w niebieskim Lee Richardson, partner Nielsena i spod bandy Michał Robacki, białych potrąbców, wyścig czwarty. Długo trzymał taśmę sędzia Tomasz Golob i Hans Nielsen, kapitalny pojedynek. Ach, jak Tomasz założył się na Nielsena, ten jednak nic sobie z tego nie robiąc wypchnął Tomasza Goloba pod bandę i objął prowadzenie, a więc Nielsen przed Golobem, trzeci Richardson, czwarty Robacki. Ten bieg na razie Jutrzenka Polonia przegrywa z Pilanami 2-4. Tomasz Golob znowu próbuje ataku, ale nie może zbliżyć się do Hansa Nielsena. W tej chwili wygląda to bardzo dobrze dla Duńczyka, który zyskuje przewagę. Nie są tak szybkie dzisiaj, nie jest tak szybki dzisiaj motocykl, którego dosiada Tomasz Golob. Nie jest tak świetnie dopasowany jak choćby przed dwoma dniami w Lesznie czy na torze w Ipswich, co widzieliśmy w czwartek lidze angielskiej. Hans Nielsen przed Tomaszem Golobem i teraz defekt Richardsona, a więc odwraca się sytuacja. Zamiast 4-2 dla Ludwika Polonii z Piły, w tej chwili 3-3. Pech Anglika Richardsona i oczywiście na trzeciej pozycji Michał Robacki za Tomaszem Golobem i za Hansem Nielsenem. Brawa teraz od pilskiej publiczności dla Hansa Nielsena, który pokonał po znakomitej walce. Oczywiście no ma prawo być zmęczony, co to dużo ukrywać. Czwarty ciężki mecz w ciągu 4 dni to rzeczywiście ogromna dawka. Nawet dla tak wspaniale wytrenowanego żużlowca, jakim jest Tomasz Golob. Wyścig piąty, Shane Parker i Piotr Protasiewicz przeciwko Rafałowi Dobruckiemu i Jarosławowi Hampelowi. W kasku białym Parker, w czerwonym Dobrucki, w żółtym Protasiewicz i w niebieskim Hampel. Świetnie Rafał Dobrucki i Jarosław Hampel. Teraz zaspali na starcie Bydgoszczanie. Protasiewicz dopiero trzeci, czwarty, Shane Parker. Prowadzenie Rafała Dobruckiego, teraz pięknie dołączy do niego Hampel, ale już znakomity atak Piotra Protasiewicza. Ach, jak ostro pojechali na tym wirażu i nie dał się młodziutki 17-letni Jarosław Hampel. Duże brawa dla niego, trzymał to drugie miejsce pomimo desperackiego ataku Piotra Protasiewicza. I znów atakuje żużlowiec Jutrzenki Polonii, tym razem pod bandą pozewnętrznej, ale tam na razie chyba nie ma odpowiedniej przyczepności, bo ten atak nie przyniósł pożądanego przez Piotra Protasiewicza efektu. Rafał Dobrucki oglądał się, patrzył, gdzie jest Jarosław Hampel, jak sobie radzi w tej bezpardonowej walce z Piotrem Protasiewiczem, który jeszcze nie zrezygnował. Ostatnie okrążenie i jeszcze spróbuje chyba teraz, jednak Protasiewicz troszeczkę się pogubił i zdołał odskoczyć Jarosław Hampel, a więc zanosi się na pierwsze dzisiaj zwycięstwo i to od razu 5-1 żużlowców gospodarzy, a więc będzie czteropunktowa przewaga. Bilan po 5 wyścigach, po 4 kolejnych remisach, zwycięstwo gospodarzy 5-1. Pierwszy Rafał Dobrucki, drugi. Za chwilę już bieg szósty, drugi występ Jacka Goloba w czerwonym kasku. Jacek Golob spod bandy, tym razem jego partnerem będzie Mariusz Franków w niebieskim pokrowcu z drugiego pola startowego. Przy krawężniku Ryan Sullivan w żółtym i w białym kasku Przemysław Tajker z trzeciego pola. Uwaga! No i nie wytrzymał nerwowo tutaj Mariusz Franków. Zerwana taśma, będzie żużlowiec Ludwika Polonii Piły wykluczony z powtórki tego wyścigu. Przemysław Tajker w żółtym, po drugiej stronie toru Ryan Sullivan pokazuje podprowadzający do taśmy, że nie można stać ukośnie na polu startowym, że trzeba stać równolegle do osi toru. Poprawił swoją pozycję Australijczyk i uwaga, ruszyli. Jacek Golob czwartego pola próbuje teraz z dużą szybkością wjechać. Wiraż świetnie, kapitalna akcja Jacka Goloba. Czy skontruje Sali?
Sullivan, zabrakło troszeczkę prędkości Australijczykowi, teraz przykleił się do krawężnika, Sullivan szeroko jedzie, Jacek Golob i to daje lepszy efekt. Jacek Golob na czele, drugi Ryan Sullivan na trzeciej pozycji, Przemysław Dajker też, więc to, co chodziło Pilanom, jest w tej chwili realizowane przez Jacka Goloba. 3-3 oznacza obronienie tej czteropunktowej przewagi, jaką drużyna z Piły wywalczyła sobie w piątym wyścigu. A Jacek Golob fantastycznie ucieka Sullivanowi, jest wyraźnie szybszy od Australijczyka. Znakomita dzisiaj dyspozycja fizyczna i sprzętowa Jacka Goloba. Zresztą o tajemnicy przygotowań drużyny pińskiej do każdego spotkania za chwilę Państwu opowiem. Dzisiaj miałem okazję oglądać to przed meczem. Wolniutko już Przemysław Dajkert, jedzie tylko po jeden punkt. Jacek Golob za chwilę wjedzie na metę i zdobędzie 3 punkty dla swojego zespołu. Drugi Ryan Sullivan, trzeci będzie Przemysław Dajkert, a więc 3-3 i 20-16 po 6 wyścigach. Wspominałem o tych przygotowaniach Pilan. Okazuje się, że mniej więcej na godzinę i 15 minut przed meczem wszyscy podążają do sali gimnastycznej, gdzie pod okiem fachowców przeprowadzają intensywną rozgrzew trzeciego pola startowego. W żółtym kasku Tomasz Golob. Partnerami tych zawodników będą w drużynie jutrzenki Polonii Michał Robacki, w białym kasku spod krawężnika i z drugiego pola startowego partner Rafała Dobruckiego Jarosław Hampel. Wysoka forma Rafała Dobruckiego, Jacka Goloba także. Pilanie to wielcy nieobecni piątkowych finałów Mistrzostw Polski par w Lesznie, ale właśnie tam w Lesznie w półfinale im się nie powiodło. Właśnie tej parze to była jedna z największych niespodzianek, przykra dla kibiców w Pile. I dziś widzimy, że jednak może szkoda, że nie oglądaliśmy Pilan, na to, że w Lesznie bydgoszczanom zapewne byłoby trudniej wywalczyć mistrzowski tytuł. A teraz pojedynek Tomasza Goloba z Rafałem Dobruckim. Zapowiadał Tomasz Golob, że wreszcie musi przyjść czas na jego zwycięstwa w tym meczu. I zobaczymy. Świetnie tym razem Tomasz Golob. Kapitalny start Tomasza Goloba. Próbuje wedrzeć się między Tomasza Goloba i Jarosława Hampela Rafał Dobrucki, ale w tej chwili jest trzeci. Tomasz Golob pewnie na prowadzeniu, na ostatnim miejscu Michał Robacki. Układ w tej chwili na torze na 3-3. Rafał Dobrucki dopiero trzeci, no i jest daleko od Tomasza Golopa. Bardziej chyba Golopowi mógłby zagrozić Jarosław Hampel, no gdyby miał szybszy motocykl, bo Tomasz Golop wydaje się, że wreszcie dopasował swoją maszynę do toru, no opisuje się efektownymi sztuczkami. Tak chyba miało być dzisiaj od początku. Te 2 pierwsze wyścigi troszeczkę Tomaszowi Golopowi nie wyszły, jeśli chodzi właśnie o dopasowanie maszyny do nawierzchni pińskiego toru. Teraz chyba wszystko wróciło do normy. Znów kapitalna jazda Tomasza Goloba. Jarosław Hampel, Rafał Dobrucki daleko, daleko za Tomaszem Golobem. Oczywiście już go nie gonią. Jadą po 3 punkty dla swojego zespołu, podobnie jak Tomasz Golob dla jutrzenki Polonii. A więc znów remis. Już po raz 6 w dzisiejszym spotkaniu remisem kończy się wyścig. Tylko raz 5-1 w piątym biegu wygrali Pilanie. Tym razem Tomasz Golob. Pierwsze dzisiaj zwycięstwo Tomasza Goloba przed Jarosławem Hampelem. Rafał Dobrucki na trzeciej pozycji, na czwartej Michał Robacki. Robert, jak to wyglądało z perspektywy dołu toru, tam spod samej taśmy? Bardziej dostosował go do warunków panujących na torze, no i wywalczy chociaż jeden punkt dla drużyny gości w tym wyścigu. Ale oczywiście podobne apetyty mają inni zawodnicy, oni także chcą zdobyć punkty. Czy Jacek Golob wygra dzisiaj po raz trzeci? Jeśli tak, na razie pozostałby jedynym niepokonanym żużlowcem na pilskim torze. Jacek Golob, pierwsze pole startowe. Zazwyczaj dobrze mu się startuje właśnie spod krawężnika. Piotr Protasiewicz zgłaszał, że trochę za blisko krawędzi jego pola startowego stoi Jacek Golob, ale pan Włodzimierz Kowalski nie zareagował. Już grają maszyny, już wystartowali. Jacek Golob czy Piotr Protasiewicz, ale ostre starcie. Troszeczkę spóźnił start Jacek Golob i w lepszej sytuacji był Protasiewicz. Trzeci jest Shane Parker, na czwartej pozycji jedzie Mariusz Franków. Jacek Golob przy krawężniku atakuje Protasiewicza, ależ to będzie bój do końca tego wyścigu, bo Jacek Golob na pewno łatwo nie zrezygnuje. Protasiewicz jednak na razie szeroko, na dużej prędkości wychodzi z łuków i stąd problemy Jacka Goloba z dogonieniem rywala. Znów w ten sam sposób pokonuje ten łuk Piotr Protasiewicz. Jacek Golob teraz wchodzi ostro w tym wirażu, no ale Protasiewicz
większa prędkość ponownie. Kapitalna walka pomiędzy tymi dwoma zawodnikami, daleko za nimi Shane Parker, tym razem na trzeciej pozycji, czwarty Franków. Jeszcze jeden atak Jacka Golowa, jeszcze będzie miał dwa wiraże. To już ostatnie okrążenie, Jacek Golow za plecami Piotra Protasiewicza. Świetne teraz wyjście, czy da radę? Nie, obronił się Piotr Protasiewicz. I ostatni wiraż, jeszcze może Jacek Golow spróbować, nie da chyba rady. Protasiewicz obronił pierwsze miejsce, drugi Jacek Golow, trzeci Shane Parker, na czwartej pozycji Mariusz Franków. No i tym razem pierwszy dzisiaj wygrany wyścig przez gości z Bydgoszczy. 4-2 dla drużyny Jutrzenki Polonii. Robercie, czy spodziewałeś się takiego rozstrzygnięcia w tym wyścigu? Ja raczej stawiałem na Jacka Golowa. Tak, na pewno Jacek Golow po tych dwóch zwycięstwach był faworytem wyścigu. Tym niemniej Piotr Protasiewicz, jak wiemy, ostatnio doszedł do ładu ze swoimi motocyklami, jest bardzo szybki. Wygrał tutaj zresztą pierwszy swój wyścig. No i popatrzmy, wygrał zdecydowanie start Protasiewicz. Nakrył tutaj Jacka Golowa, używając żużlowej terminologii oczywiście. Jechał szerzej i właściwie przez cztery okrążenia jechali jednym torem. Piotr Protasiewicz szeroko, prawie przy bandzie, natomiast Jacek Golow atakował troszeczkę węziej, ale na mecie nieco szybszy był Piotr Protasiewicz. Ale najważniejsze, Robercie, że jesteśmy świadkami naprawdę kapitalnych pojedynków. Natomiast z tyłu Shane Parker zdobył swój pierwszy punkt w tych zawodach, no i może teraz Australijczyk będzie się spisywał nieco lepiej. Jesteśmy ponownie w parku maszyn. Protasiewicz, Piotr, dużo zmieniło się sprzętowo, teraz robisz ponoć ulausza. Nie robię ulausza. Nigdy, można powiedzieć, nie robiłem. Robię u innego mechanika, a między innymi równolegle do tego samego, co robiłem. No i to jest wszystko. Zmieniłeś motocyklu, teraz wygrana z Jackiem Golowem po wcześniejszym wpadce 5-1. Siebie. Dziękuję. Tyle Piotr Protasiewicz, my jeszcze oglądamy końcówkę tego wyścigu. On właśnie w żółtym kasku na mecie, Jacek Golow zrezygnowany. Szybko nam biegną te wyścigi. Przemysław Teicher w kasku białym, w niebieskim kasku Lee Richardson, potem w żółtym Ryan Sullivan i w czerwonym Hans Nielsen. A więc pojedynek Australijczyka z Duńczykiem, no i także Teicherta chyba z Anglikiem Lee Richardsonem. Przypominam, dwupunktowa przewaga gospodarzy i bardzo ważny wyścig. Nie ma już zawodników niepokonanych na torze w Pile. To świadczy o wyrównanym poziomie tego spotkania. Bieg dziewiąty. Powoli zbliżamy się do decydującej fazy tego meczu. I świetny start Ryana Sullivana. Kapitalne wyjście spod taśmy Australijczyka. Spóźnił się tym razem Hans Nielsen, chociaż troszeczkę przesuwał się motocyklem w stronę taśmy na starcie, tak jak ma to w zwyczaju, ale nie trafił tym razem z momentem startowym i jest dopiero na drugiej pozycji. Trzecie miejsce Lee Richardsona, na czwartej pozycji w tym biegu na razie Przemysław Teichert. A Sullivan doskonale odskoczył Hansowi Nielsenowi, teraz z czwartej pozycji próbuje zbliżyć się do Lee Richardsona Przemysław Teichert, aby jeszcze zaatakować Anglika przed końcem tego wyścigu i wywalczyć ewentualnie jeden punkt dla swojego zespołu. Na razie układ na torze 3-3, a więc nic się zapewne nie zmieni już do końca, ponieważ powiększyły się znów odległości pomiędzy zawodnikami. Ryan Sullivan przed Hansem Nielsenem, na trzecim miejscu Lee Richardson, już zapewne na innym motocyklu. Jeszcze jeden atak Teicherta na czwartym miejscu, ale za daleko miał młody zawodnik Jutrzenki Polonii. Niewiele zdziałał, przyjechał ostatni, a więc potwierdzam, 3-3 na mecie wyścigu dziewiątego. Ryan Sullivan pokonał Hansa Nielsena. Na trzecim miejscu przyjechał Lee Richardson, czwarty był Przemysław Teichert. Hans Nielsen ma tę swoją ulubioną metodę takiego dojeżdżenia do taśmy startowej. Ale tu widzimy, jak wspaniale wyczuł moment, w którym taśma pójdzie w górę, jadący w żółtym kasku Ryan Sullivan. Rosnąca forma tego zawodnika liczy na swój dobry występ w coraz szybciej zbliżającym się Grand Prix Polski we Wrocławiu. Pomiędzy Rafałem Dobruckim i Tomaszem Golobem.
Tomasz Golob w żółtym kasku spod bandy. Nieco bliżej Rafał Dobrucki w czerwonym z trzeciego pola startowego. Tym razem partnerem Tomasza Goloba w tym wyścigu będzie Shane Parker w białym kasku z drugiego pola startowego, a partnerem Rafała Dobruckiego Mariusz Franków w niebieskim pokrowcu na kasku. Czy Tomasz Golob i Shane Parker będą w stanie ograć Rafała Dobruckiego, aby odrobić te dwupunktowe prowadzenie gospodarzy? A może Rafał Dobrucki zrewanżuje się Tomaszowi Golobowi? Popatrzmy. Świetnie Tomasz Golob, ale także doskonale Rafał Dobrucki. No ciężko będzie Golobowi przedrzeć się, tak jest. Znakomicie to zrobił Dobrucki, teraz kapitalna szarża Tomasza Goloba wychodzi na drugą pozycję. Od razu atak fantastyczny. Czy da radę Rafał Dobrucki? Cóż za kapitalna walka w tym wyścigu. Równo ramię w ramię obaj. Tomasz Golob przy krawężniku, Rafał Dobrucki atakuje teraz takie klasyczne rzutowe nożyce i znów wielkie ściganie na torze w Pile. Trudno powiedzieć, który jedzie pierwszy w tej chwili, drodzy Państwo. Tak piękna jest ta walka pomiędzy Tomaszem Golobem i Rafałem Dobruckim. Machnął tutaj przy linii mety nogą Tomasz Golob, ale nie wiadomo, co to było, bo Rafał Dobrucki zyskał pierwsze miejsce, ale tylko znów na chwilę. Znów Tomasz Golob jest pierwszy. A więc to wszystko zmienia się momentalnie. Jeden z motocykla w międzyczasie Shane'a Parkera. Trzeci partner Dobruckiego w tym wyścigu Franków, ale wszyscy patrzą na kapitalną walkę Tomasza Goloba i Rafała Dobruckiego. Ostatni wiraz, czy nie za szeroko Tomasz Golob? Nie, jednak on pierwszy na mecie, ależ to był fantastyczny bój. Od pierwszych do ostatnich metrów, no nie wiem, może warto by było na powtórkach powtórzyć cały ten wyścig, bo tyle tam było niesamowitych akcji. No teraz brawa przy otwartej kurtynie od publiczności dla Rafała Dobruckiego, dla Tomasza Goloba. Doskonały pokaz Speedwaya. Zgodnie teraz obaj podążają taką rundę honorową. No nie wiem, Robert, ja jestem cały podekscytowany jeszcze tą walką. Może ty skomentujesz te powtórki na spokojnie. Oto małżonka Tomasza Goloba również przeżywała te emocje. Halo, Robert, czy mnie słyszysz? Chciałem prosić cię o komentarz do powtórek. Tak, no cóż, był to najlepszy chyba wyścig dzisiejszego dnia. Popatrzmy, to start. Lepiej by startował Rafał Dobrucki, ale Tomasz Golob był po zewnętrznej, tutaj ściął klasyczne nożyce, aczkolwiek troszeczkę chyba zagrzebał się, stracił dystansu. Ale potem Tomasz Golob w swoim stylu już chyba dopasowanym świetnie do tego toru. Tutaj już objął prowadzenie, ale co ważne, obaj jechali bardzo fair. Natomiast w cieniu tego pojedynku toczył się równie dramatyczny bój o trzecie miejsce. Równie piękny, ale niestety zakończony defektem Shane'a Parkera. Tutaj była mowa, że ci zawodnicy jeżdżący na co dzień na Wyspach Brytyjskich nie zawsze przyjeżdżają dobrze dopasowani do polskich torów. Jest z nami parkingu Tomasz Golob. Tomek, słówko o tym fascynującym wyścigu. No cóż, jeżeli powodowało, to się bardzo cieszę, ty jesteś znawcą. Może ty opowiesz. W biegu narobiliśmy sobie apetytu na kolejne emocje i zresztą może tak będzie za chwilę rewanż pomiędzy Piotrem Protasiewiczem i Hansem Nielsenem. Wcześniej wygrał Protasiewicz, teraz właśnie okazję na zrewanżowanie się będzie miał profesor z Oxfordu. Piotr Protasiewicz najbliżej bandy w żółtym kasku. Po jego lewej ręce z trzeciego pola startowego pojedzie w tym biegu Hans Nielsen. W kasku białym zmiana za Przemysława Teicherta, nie najlepiej spisującego się dzisiaj. Tym razem rezerwowy Robert Sławoń, Kanadyjczyk z polskim obywatelstwem. I w niebieskim kasku Jarosław Hampel. Dwupunktowa przewaga jutrzenki. Dwupunktowa strata jutrzenki Polonii. Czy będzie odrobiona teraz nieruchomo? Długo stali żużlowcy. Już ruszył do walki Hans Nielsen. Znakomicie wystartował po taśmie, po zewnętrznej próbie ataku w wykonaniu Piotra Protasiewicza. Teraz jeszcze przyspieszy Protasiewicz, ale nie zdecydował się na ciasne wejście pod lewy łokieć Hansa Nielsena. Protasiewicz przed Nielsenem na trzeciej pozycji. Robert Sławoń na czwartym miejscu. Tym razem Jarosław Kampel. Hans Nielsen odskoczył Protasiewiczowi. Ciężko będzie odrobić tę stratę, mimo iż bardzo stara się Piotr Protasiewicz.
również Słaboń dobrze zbliżył się teraz na bliższy dystans do Protasiewicza, ale to jeszcze wciąż zbyt daleko, aby zaatakować. 3 do 3, znów na remis, strasznie dużo tych remisów w tym meczu, ale to najlepiej świadczy o tym, jak zacięte jest to spotkanie. Hans Nielsen na ostatnim wirażu, a więc będzie kolejne 3 do 3. 3 punkty Hans Nielsen, 2 Piotr Protasiewicz, 3, 1 punkt Słaboń i bez punktu Jarosław Hampel. Znów remis 3 do 3, a więc 34 do 32 po 11 wyścigach tego spotkania. Ten rezultat właśnie widzimy na statystyce, a oto zwycięzca Hans Nielsen. Zerkał po starcie Hans Nielsen, gdzie jest jego partner Jarosław Hampel. Pokazali w kilku meczach, że potrafią ładnie jechać parą, ale tym razem na swojego dużo młodszego partnera Hans Nielsen się nie doczekał. Musiał więc zająć się obroną pierwszej pozycji, którą sobie wywalczył po starcie. Atak Piotra Protasiewicza po zewnętrznej. Zabrakło odrobinę jednak prędkości na wyjściu z tego wirażu, aby tam przemknąć między Nielsenem a bandą na pierwszą pozycję w tym pojedynku. Do rozegrania i wszystko oczywiście w tym meczu możliwe. Przypomnę ustawienie na starcie. Lee Richardson, niebieski kask, potem biały Krzysztof Słaboń, czerwony Jacek Golo i żółty Ryan Sullivan. Ponagla zawodników kierownik startu. Wszyscy ogromnie skupieni. Kto najlepiej tutaj wyjdzie ze startu? Jacek Golo doskonale już ścina do krawężnika. Jest tam także Lee Richardson. Co zrobi w tej sytuacji Ryan Sullivan? Czy uda mu się wjechać między dwójkę? Pilar wyprzedził tylko Richardsona. Na czwartej pozycji Krzysztof Słaboń, a Jacek Golo na prowadzeniu. Atak Sullivana przy krawężniku, ale tam teraz dobrze jedzie się po zewnętrznej części toru. Tam jest odpowiednia przyczepność i korzysta z tego Jacek Golo. Ale ten pojedynek jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Jeszcze jadący w żółtym kasku Ryan Sullivan dwoi się i troi, aby zmienić tę niekorzystną dla swojego zespołu sytuację na torze. W tej chwili to się układa na 4 do 2 dla gospodarzy, a więc przed biegami nominowanymi ich przewaga wzrosłaby do 4 punktów. To byłby spory kapitał, spora zaliczka przed decydującymi wyścigami, o ile oczywiście w takiej kolejności zawodnicy dojadą do mety. Jacek Golob już na ostatnim wirażu i chyba zdobędzie swoje kolejne 3 punkty. Tak jest, trzecie zwycięstwo Jacka Goloba dzisiaj. Drugi Ryan Sullivan na trzeciej pozycji, Lee Richardson bez punktu, tym razem Krzysztof Słaboń, a więc gospodarze wygrywają ten wyścig 4 do 2 i będą prowadzić 4 punkty przewagi. No tu teoretycznie w lepszej sytuacji Pilanie, zwykle w pojedynkach tych nieco słabszych zawodników w drużynach ten atut własnego toru odgrywa jeszcze większą rolę niż to ma miejsce w walce liderów. A więc, no kto wie, choćby 4-2 dla Pilan byłoby mocną zaliczką przed dwoma ostatnimi wyścigami, ale popatrzmy. Równy start niemal całej czwórki zawodników, ale jest na pierwszej pozycji Mariusz Franków. Na drugim miejscu Słaboń, atakowany teraz przez Lee Richardsona. Czwarty Tajcher. Richardson atakuje Słabonia skutecznie i na 5 do 1 wychodzą teraz Pilanie. No kto wie, czy nie jest to rozstrzygający moment tego spotkania. Drodzy Państwo, jeśli w takiej kolejności dojechaliby żużlowcy do mety na 2 biegi przed końcem, Pilanie prowadziliby 8 punktami i właściwie byliby już praktycznie, no niemalże pewni, co najmniej remisu w tym spotkaniu. Na stojąco ogląda publiczność ten wyścig. Dopingując swoich żużlowców prowadzi Franków przed Richardsonem. Nie ma zbyt wielkich szans na skuteczny atak Przemysław Tajcher, który jedzie na trzeciej pozycji. Nie liczy się już w tej walce
Krzysztof Słaboń, który nieźle wyszedł ze startu, ale potem stracił swoją pozycję, drugą pozycję na rzecz Lee Richardsona. Wjazd na metę, wielka radość kibiców, wielkie brawa dla dwójki żużlowców z Piły. 5-1 w tak ważnym momencie meczu. 8 punktów przewagi, a więc to są, ponieważ to są już biegi nominowane, no nie ma tutaj już możliwości skorzystania z rezerwy taktycznej. No i stąd bardzo, bardzo trudna sytuacja jutrzenki Polonii z Bydgoszczy. Teraz w dwóch ostatnich biegach bydgoszczanie potrzebowaliby dwóch podwójnych zwycięstw, aby to spotkanie tylko zremisować. Więc oczywiście już wielka radość w drużynie pilskiej, bo w tym momencie chyba, no przynajmniej na 90% należy ocenić szansę na zwycięstwo gospodarzy. Chyba się, Robercie, ze mną zgodzisz. Tak, ten wyścig wydaje się być decydujący. Chociaż... Niebieski Rafał Dobrucki, żółty Piotr Protasiewicz, biały Michał Robacki. No i teraz podwójne zwycięstwo byłoby potrzebne bydgoszczanom, aby choć przedłużyć ich nadzieję na remis w tym wyścigu. No ale jest tu przecież Rafał Dobrucki, który dzisiaj jest bardzo dobrze dysponowany. Nie wiem, czy Michał Robacki i Piotr Protasiewicz są w stanie przywieźć Dobruckiego na 5-1, jak mówią żużlowcy. Mało to prawdopodobne, no ale zobaczymy. Wyścig 14. Świetnie Piotr Protasiewicz, ale teraz znakomicie także dociągnął Rafał Dobrucki. On objął prowadzenie, a tam kapitalną szarżą przy krawężniku popisał się jeszcze Jarosław Hampel, dołączając do swojego partnera. Nie chce się pogodzić z takim układem Protasiewicz, który wyprzedza Hampela i atakuje Dobruckiego przy krawężniku. Znakomity atak Protasiewicza na prowadzenie w tym momencie i kontra Rafała Dobruckiego w stylu tego biegu z Tomaszem Golobem. Omal nie spadł z motocykla. Teraz Piotr Protasiewicz zachwiało nim, ale otrzymał drugą pozycję. Na trzecim miejscu Hampel, na czwartym w tym wyścigu Michał Robacki, a więc 4-2 dla drużyny z Piły i to oczywiście definitywnie przesądza o sukcesie Pilan w tym spotkaniu. Rafał Dobrucki chyba nie da już sobie odebrać prowadzenia, stracił rytm jazdy Piotr Protasiewicz po tym, jak Owal nie spadł z motocykla, a Jarosław Hampel przechyla, ale teraz defekt Hampela w tym momencie. No cóż za pech młodziutkiego zawodnika, a więc nie będzie 4-2, będzie 3-3, ale to nie zmienia sytuacji, jeśli chodzi o punkty meczowe w tym spotkaniu. Oczywiście w tym momencie po 14 wyścigu zwycięzcami meczu na szczycie zostają żużlowcy Ludwika Polonii Piła. Stąd wielkie, wielkie brawa dla Rafała Dobruckiego od publiczności zgromadzonej na trybunach pilskiego stadionu. Znów popis obu zawodników, myślę o Protasiewiczu i Dobruckim. Kawałek wspaniałego żużla, pech Hampela, który stracił pewny, wydawałoby się, punkt, a więc 3-3 i 46-38 po 14 wyścigach wygrywają Pilani. Wielka radość w ich boksie. Co sądzisz, Robercie, o pojedynku Protasiewicz-Dobrucki? No to pojedynek na bardzo dobrym poziomie do momentu, kiedy Piotr Protasiewicz nie stracił równowagi. Być może ten moment pokaże nam realizator, wówczas o mały włos nie spadł z motocykla, nie został wyprzedzony przez Jarosława Hampla, ale wykazał się tutaj dużym oponowaniem, dużym mistrzostwem i uratował dwa punkty. Tu widzimy właśnie ten pojedynek, Rafał Dobrucki i Piotr Protasiewicz. Piotr Protasiewicz, Piotr, jesteś strasznie zdenerwowany i coś tu nachiwałeś do Rafała Dobruckiego, nie byłeś do końca zadowolony z tego, co pokazał w walce przygotowy? No było minęło, ale w podobnej sytuacji będę tak samo albo jeszcze gorzej. Nie masz pretensji do kolegi. Słucham? Masz pretensji do kolegi. A ty tam, nie będę na łamach telewizji po prostu tutaj przesadzał. Wszyscy widzieli, jak było, no. Jakaś zasada fair obowiązuje. Jeśli on nie przestrzega, tak samo nie będę przestrzegał. Wyścig oczywiście zakończy to spotkanie, ma on już tylko praktycznie prestiżowe znaczenie, bo nawet podwójne zwycięstwo Bydgoszczan będzie tutaj na nic, jeśli chodzi o układ tego meczu. 4 punktami co najmniej wówczas zwyciężyliby żużlowcy Ludwika Polonii Piła, ale Ryan Sullivan w żółtym kasku, Tomasz Golob w białym chcą pokonać
Hansa Nilsena, który pojedzie w czerwonym kasku, i Jacka Golowa w niebieskim. Rewanż braci Golowów. Oni rozpoczynali i teraz kończą ten pojedynek. Świetny start pary bydgoskiej Sullivan i Tomasz Golob na czele. Sullivan teraz znakomicie blokował Hansa Nilsena, który próbował tuż przy krawężniku przedrzeć się na drugą pozycję. Sullivan przy wewnętrznej bardzo szeroko jedzie prowadzący ten bieg. Tomasz Golob, Jacek Golob tym razem na czwartej pozycji, a do tej pory po 14 wyścigach to właśnie on był najlepiej punktującym dzisiaj zawodnikiem na to, że Pile zdobył wcześniej 11 punktów. Tomasz Golob przed Ryanem Sullivanem, Hans Nielsen na trzeciej pozycji, Jacek Golob na czwartej, a więc tu chyba będzie już wygrana wysoka 5-1 w tym wyścigu żużlowców z Bydgoszczy. No ale Pilanie już na pewno troszeczkę wcześniej odprężyli się po tym, kiedy stało się jasne, że to oni zdobędą dzisiaj dwa punkty meczowe. Ostatni wiraż. Tomasz Golob wjeżdża na mecie, na metę, kończy swój występ dzisiaj w Pile zwycięstwem. Drugi Ryan Sullivan, trzeci Hans Nielsen, czwarty Jacek Golob, a więc w pojedynkach z bratem 1-1, 5-1 w tym wyścigu dla żużlowców z Bydgoszczy. No i ostatecznie w całym spotkaniu 47-43 wygrywają żużlowcy Ludwika Polonii Piła z Jutrzenką Polonią z Bydgoszczy, ponieważ dwoma punktami przegrali tylko w Bydgoszczy zawodnicy z Piły, a więc w bilansie tutaj dwóch spotkań są lepsi o dwa oczka. Przed chwilą obaj bracia Golobowie pozdrowili małżonkę Tomasza Goloba, Brygidę, która oglądała to spotkanie tutaj z trybuny honorowej, a więc przy równej ilości punktów na końcu sezonu to może mieć znaczenie. W takim przypadku wyżej w tabeli sklasyfikowani byliby żużlowcy Ludwika Polonii Piła i to jest coś, co ich dodatkowo cieszy, oprócz tego, że zdobyli zwycięskie dwa punkty w tym spotkaniu. Jak ocenisz przebieg całego meczu? Robercie, zwracam się do Roberta Nogi. Właściwie chyba bez niespodzianek można się było spodziewać, że będziemy świadkami zaciętej walki. No troszeczkę liczyliśmy, Robercie, przecież, że ten ostatni wyścig, właśnie ten, zadecyduje o tym, która z drużyn zwycięży. Okazało się, że poloniści z Piły, którzy jednak dysponowali bardziej wyrównanym teamem, rozstrzygnęli sprawę wcześniej. No i dobrze się stało dla nich oczywiście, bo w tym wyścigu przegrali 5-1. Tomasz Golob udowodnił jeszcze raz swoją wielką klasę, zdobył 13 punktów w 5 startach, w 4 meczu, w 4 dniu pod rząd. No naprawdę trzeba mieć końskie zdrowe i fantastyczne umiejętności. A teraz przenosimy się do Parku Maszt. Władysław Golob, menedżer zespołu Polonii Piła. Stało Detmajer. To jaki ja mogłem być wielki poeta, jeżeli dwóch tak wielkich zmieściłem w dwie pierwsze linijki? I dalej chciałem pójść w stronę sztandarów biało-czerwonych, orłów z koroną. I w tym momencie włączyłem na dziennik i pan prezydent mnie przywrócił satysz. Bo tylko Lechu, który z nami przecież jest i duchem, i sercem, i ciałem, powie czasem, że choć nie pisałem, to pisałem, lecz nie podpisałem. Proszę Państwa, i wracając do tego 19 września na moment jeszcze, otóż chciałem Państwu powiedzieć, że ja mam pewien zwyczaj, że jak przychodzi dla naszego narodu data historyczna, na parę dni przed biorę długopis, biorę notes, piwo i idę w miasto czytać, co społeczeństwo pisze o tym zdarzeniu na murze, bo to wiadomo, że za parę dni tak się stanie. I napisałem wiersz złożony z haseł wyborczych, które przeczytałem, dopisanych haseł wyborczych, które przeczytałem na parę dni przed dniem wyborów, ale inspiracją do napisania tego wiersza było hasło, które tutaj jest puentą, a które przekroczyło granice mojej wyobraźni, ponieważ po pierwsze było napisane, widać, w potwornym pośpiechu, w potwornym nieładzie i zacząłem sobie wyobrażać, jak do tego doszło, że pierwszy raz wszedł na taką robotę.
kominiarkę wydział czarną i czarną kapotę, dowód w domu zostawił, adresy, kontakty i wyruszył po cichu, jak kazał mu aktyw. Bowiem rozkaz miał taki, na najwyższym murze trzeba hasło napisać o tych, co na górze. Może być precz z Żydami, Geremek na Grecję, prawdziwi Polacy skreślają Udecję, Miller na Syberię, Moczulski na króla, Miecek na taksówkę, a Bolek do ula. Słuchajcie, złodzieje, spotkamy się w sądzie. Lepiej mieć siostrę w burdelu, niżli brata w rządzie. Rumunów i Cyganów z Polski trzeba wąt i wasz prezydent, wasz premier, wasz błąd. W domu ćwiczył tydzień rymy dla zachęty, że Mikołaj Święty też jest pierdolnięty.